Alleluja, alleluja, Pan zmartwychwstał, radujmy się. Alleluja, alleluja, chwalmy imię Pana. Jezus jest Panem ziemi, On jest Królem stworzenia. Alleluja, alleluja, Pan zmartwychwstał, radujmy się. Alleluja. Dzisiaj bardzo serdecznie witamy w naszym kościele księdza biskupa Stanisława Stefanka z Łomży, który wczoraj bierzmował naszą młodzież. Cieszymy się, że dzisiaj otwiera tę mszę świętą i będzie również mówił kazanie w czasie tej mszy świętej. Teraz mamy czas zmartwychwstania i widzicie, że Pan Jezus po kolei objawia się apostołom, uczniom, niewiastom, czyli rozmawia z dorosłymi. Dzieci tam nie ma. Czy Pan Jezus w ogóle z dziećmi nie rozmawiał? Pamiętacie? Jak myślicie? O tak, co więcej, nie tylko rozmawiał. Ale gdy apostołowie uważali, że dzieci za bardzo Panu Jezusowi zabierają czas, bo każdy chciał być pobłogosławiony, to próbowali dzieci, apostołowie, od Pana Jezusa odsunąć. Zostawcie, nie przeszkadzajcie. A Pan Jezus mówi, o, do nich należy Królestwo Niebieskie. Ogarniał, przygarniał, przytulał, błogosławił i mówi, tak jak dzieci, tak każdy musi postępować. Bardzo łatwo rezygnujemy z troski o dziecko. Najwyżej nakarmić, ubrać, no, ewentualnie kształcić, ale kształcić w czymś takim. No, oczywiście języki, muzyka, taniec, różne rzeczy. Wam się wydaje, że dziecko to jest taka ozdoba, taka laleczka, jak ja pokażę mojego syna, moją córkę, się pochwalę, on to skończył, tamto skończył i tak dalej. Ale myślimy, że to jest dorosły człowiek, już w tej chwili. I trzeba uformować jego osobowość. On musi się uczyć życia, on musi umieć rozstrzygać sprawy życiowe. I to jest nasze zadanie dla dorosłych. Matka Boża, gdy przyszła do fatimskich dzieci, to ich posłała do dorosłych. Do rodziców, do biskupa. Nawet z władzami miały te dzieci kłopoty, bo władze nic nie rozumiały z tego, co one im mówią, ale one się opierały, bo one już miały misję. Każde dziecko jest zapisanym przez Pana Boga gotowym programem. Rodzic ma ten prezent, że program dostał, trzeba go rozczytać i traktować dziecko już jako odpowiedzialnego dorosłego człowieka. Mam nadzieję, że setna rocznica fatimskich objawień również zwróci uwagę na dzieci. Do Ciebie mam, mam wszystko, co potrzeba, by dobrze żyć i radość w sercu mieć. Do Ciebie znam tę drogę z nad nieba, tę niewidzialną ojcze chcę. Wszyscy razem śpiewajmy, tę
i Duch Święty. Amen. I czy w pokoju Chrystusa. Amen.